Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jak widzicie, jesteśmy już zaraz obok misji Odszukaj Oswalda, czyli tego naszego niedoszłego króla tutaj. A widzę też już teren, na którym będziemy musieli go odnaleźć i chyba go nawet widzę. Żeby to było tutaj? Przed tym... Co ci ludzie tam w ogóle robią? Naprawdę, szczerze, jestem... Killing and burning as they went. It wasn't us. Your folk destroyed this. I built myself a home here. Ruid's clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Mine was burned to the ground years ago. And by whom, I wonder. Please, all of you, be we Dane or Saxon, we all want the same peace. With land to till and home to keep. Without fear of Ruid's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours, our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king, when I am your king, I'll set things right. You will be king when I'm a flying troll. No nie ma posłuchu u ludzi niestety. Chociaż ma dobre, słuszne idee. Tak, nie mam posłuchu, niestety. Ja bym powiedział, że... W sensie, wybaczcie, bo tak się teraz zostałem nad tymi opcjami. Powiedziałbym, że bardziej stanowczy niż strodzy, ale niech będzie. A king should be harsher in tone with those who disrupt his kingdom. I'm not yet king, so I'll listen to my people before deciding what tone to take. I'm Eivor of the Raven Clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I'm not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes, for as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Ruid attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well. And I'm here to see that it doesn't happen again. Lately, I've come to learn that you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all the Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else, if not a king, should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmham is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good. A well-matched marriage can forge a strong alliance. So what's the holdup? The holdup? I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Okej, to jest zrozumiałe. Natomiast w kwestii tego gościa, który tutaj, powiedzmy, zaatakował tego Normana, to jest, znaczy Normana, Norda, ja ich będę nazywał Nordami, po prostu Wikinga. Osobiście... Jestem przeciwnikiem takiego podejścia na zasadzie. Slow down. Something is not quite right. No, tutaj coś zaatakowało ten teren. A smoke ahead. That's Beatley. Best not to draw attention here. Teraz zejdźmy. Widzę, że to się rzeczywiście robi nieciekawie. Widzę, że są tutaj pozostałości tych Wikingów, którzy atakowali od Rueda. Natomiast, co chciałem powiedzieć, to, że. Okej, widzę co? Jedno zauważyłem. Coś, co zmieniłem ostatnimi czasy, czyli dźwięki. Problem nie jest, nie są efekty dźwiękowe, a to, że po prostu te efekty typu krzyki i tak dalej, one są brane jak rozmowy, co troszkę, znaczy co ma sens, tylko że to troszkę psuje balans tej dźwięków, no ale... Okej, moim zdaniem akurat nie powinny być te dźwięki konkretne brane właśnie jako efekty rozmów, dialogów, no ale cóż. Natomiast do czego dążyłem? Bardzo nie lubię takiego podejścia na zasadzie, bo to jest w pewien sposób, można powiedzieć, że rasizm. W momencie, kiedy po prostu za to, że nie wiem, że ci Wikingowie tam jacyś, nie wiem, spali nam wioskę, za to w takim razie każdy Wiking
który mieszka na tym naszym terenie i jest zły i tak dalej i też nam przyjdzie zaraz spalić wioskę. To jest coś, czego bardzo nie lubię i ja już o tym mówiłem a propos ludzi, którzy przyjeżdżali z Bliskiego Wschodu po prostu. Tak mi się nie podobało to podejście ludzi, którzy właśnie krzyczeli, że o, źli tam islamiści przyjdą i nam rozwalą cały kraj. Ja rozumiem, że trzeba było zrobić kontrolę. To była moim zdaniem dużo bardziej sensowna opcja. Zrobić kontrolę. Kontrolę po prostu i sprawdzać tych ludzi, czy oni nie są w żaden sposób powiązani. A nie na zasadzie, kurczę, podchodzić do tego, że z jednej strony, że o, przyjmiemy wszystkich i potem będą rzeczywiście ludzie się bali. Bo taki strach powoduje tylko więcej nienawiści. Nienawiści bierze między innymi ze strachu bądź niezrozumienia. Przynajmniej to jest moje podejście, na tyle na ile ja staram się zrozumieć, dlaczego ludzie robią jedną lub drugą rzecz, więc... no jestem przeciwnikiem po prostu takiego podejścia. Wybaczcie, taka szybka dygresja mała. Tam widzę, że coś się chyba z teksturami widzicie. Tekstury są nie do końca dobrze zrobione, bo tam prześwituje aż... Teren z zewnątrz, niemniej. Modlitwa żony. Edgarze, minęło już kilka dni, jak Alder ruszył śladami łupieżców, które znalazł w pobliżu naszego gospodarstwa. Wierzę, że Bóg go ustrzeże, ale mimo to się martwię. Uważaj, gdy będziesz szedł na pola. No nic, chyba niestety ci łupieżcy wrócili tutaj. I niewiele pomógł ten Edgar w tym wszystkim. Nie Edgar, tylko ta osoba, która wyjechała. Okej, skóra, ruda. Można odblokować drzwi i wyjść. Chyba, że tych ryb nie mogę pozbierać, bo przydały mi się te małe głowacze ostatecznie. No ale cóż, jest jak jest. My tutaj możemy się stąd wybrać już do naszego towarzysza, który gdzieś tam siedzi. W ogóle jego ekwipunek też nie jest jakiś cudowny. Jak na króla to... No cóż. Co on robi? Patrzy w ziemię? Chyba tak. Ruid's clan. They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home. To make yet another fruitless attempt to impress my betrothed family. Show more grit than you're showing me now, and they may start to like you. Yes, sorry, I'm just shaken. If you joined us at dinner, that might ease their minds a touch. Think about it. My doors are open to you. Okej. Chętnie wezmę udział w tej uczcie. Czemu by nie? I'd be happy to join you. Tell me when and where. Wonderful. Visit us in Elmham whenever you have time. It's worse here than I feared. Znaczy oni to czytają jako Elmenham. Ja to czytam jako Elmenham, ale prawdopodobnie... Zakładam, że prawdopodobnie obie wersje wypowiadane, znaczy obie wersje wypowiedziane w ten lub ten sposób są prawidłowe jakby w języku angielskim. Natomiast co chciałem zwrócić uwagę, to jego ekwipunek. On jest tragiczny. Bądźmy szczerzy, ten jego ekwipunek jest absolutnie tragiczny. To jest jakaś masakra. Jak król może być wyposażony w taką tarczę? Czy coś, aż mi się po prostu... Leroy włącza i scyzoryk w kieszeni otwiera, wybaczcie, musiałem to rzucić taki żart. Natomiast... Niemniej, pójdźmy moi drodzy, ponieważ widziałem, że mamy te misje jeszcze dotyczące tych zabójstw od tej organizacji, która tam od nas bierze opłaty w opalach od tego czarnego rynku, więc załatwmy te cele, które mamy, skoro jesteśmy gdzieś w okolicy i potem wybierzemy się na ucztę, bo uważam, że tak będzie szybciej, tak będzie łatwiej i przy okazji będziemy mieli też jakieś rzeczy poboczne odhaczone. Zobaczymy, czy to w ogóle warto robić. Jeśli nie, to nie będę go przyjmował, bo szkoda mi na to czasu będzie i tyle. Po prostu zrobimy te pierwsze trzy, które są, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jeśli będzie to po prostu nudne czy nieciekawe, to na tym zakończymy w tych pierwszych trzech misjach. Okej, mamy zabić drapieżniki, tak? Jakie drapieżniki? Wilki? Wow. Niesamowite. Mega trudne. Bum. Bum. Po wilku. No, może jednak nie? Chyba nic nie trafił. Białe wilki, z tego co widzę, są jakimiś takimi... Cholera jasna, no. Ładnie mnie pokiereszowały póki co. Wybaczcie za mój nos, ale znowu niestety wyjątkowo. Znowu zaczął odwalać po długim, długim czasie pokoju. Wie co, zrobimy po prostu chyba tak. Adrenalinka wejdzie. Ale widzisz, że jeśli mi przerwą ten atak, niestety on... Ten pasek adrenaliny idzie się walić. Co jest... interesujące. Niemniej, udało się zebrać to. O, tego wilka można dobić teraz. Czy dobijamy go w ten sam sposób? To... Templariuszy, czy...
Okay, nie do końca ogarniam, co się stało, jak go on niby dobił, skoro on nawet nie sieknął tym toporem, no ale cóż. Dostaliśmy 5 opali, wybaczcie za mój nos, to ja mówię. Myślę, że wybierzemy się tam, pójdziemy też szybką podróżą, bo po prostu będziesz stąd szybciej z tego punktu widokowego. Natomiast no, poza tym, że okej, dałem mi głupio obić, tak, nie było to jakieś wybitne. Myślałem, że będzie ciężej, ale te opale są ewidentnie chyba tak, no, nie jest po prostu ciężko je gdzieś tam zdobyć. A widzę, że jest też jakiś tutaj mężczyzna, podróżnik w okolicy. Pójdźmy do niego, bo czemu by nie? To jest dodatkowe informacje za dosłownie grosze, bo to chyba kosztuje nas tam po 30 srebra, jak dobrze pamiętam. Panie kolego, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Chcemy z tobą porozmawiać. Well met. Information. I have it. Do you need it? My prices are competitive. Dobra, okej. Okay. Nie interesują mnie ceny, bo wiemy, że i tak mnie stać. Artefakt tajemnicy, wyposażenie, sztaby. Nie wiem, sztaby, cokolwiek, to nie ma znaczenia. Ten gość nam jest w stanie sprzedać chyba tylko jedną informację jednocześnie. Tak jest. Więc spoko. To jest po prostu, wiecie, jakby... pokazuje nam, że w danym miejscu jest sztaba, tak? Na przykład, jak widzicie teraz. To miejsce mieliśmy odkryte, wiemy, że tam jest sztaba. Tutaj wiemy, że jest uzbrojenie. Szkoda, bo ja liczyłem, że to nam na przykład odkryje gdzieś tutaj te rzeczy. W tym terenie, na tej części, no ale też większość tej wschodniej Anglii jest tak naprawdę przez nas ogarnięta. Tam jest jeszcze jeden podróżnik, a jeszcze, że wiecie co, nie opłaca mi się to, w sensie nie chce mi się. Jak będziemy gdzieś go mieli, to akurat sobie może zdobędziemy te informacje, ale tak to... Albo jak będziemy mieli jakiś, nowy teren, tak będzie najlepiej. Jak będziemy mieli jakiś totalnie nowy teren i wiecie, nie będziemy mieli totalnie żadnych znaczników, albo bardzo ich niewiele, wtedy może będzie się opłacało od nich kupować te informacje, bo wskażą nam po prostu nowe miejsca. A tak to i tak planuję przecież praktycznie te tereny. Tereny zwiedzać, tak więc. Cóż, okej, tam jest widzę nasz cel. Wie co, weźmy sobie jeszcze na chwilę wierzchowca. Widzę, że ten cel jest troszeczkę dalej niż myślałem. Dobra, tam. Jedziemy. To powinno być gdzieś tutaj. Jest, są chyba. Są ci wojowie, tak? Tak, siewcy niedoli. Dajcie, spokojnie, powoli. Kryty atak. Oj, trochę nie wyszło. Kurczę, nadal jeszcze nie do końca mi idzie to zaatakowanie i skrycie. Ale boję się, że od nich możemy całkiem nieźle oberwać, patrząc na to, jak nas siekają. Dobra. Porzucajmy w nich. O, skubaniec mnie ładnie tapczą. Obrzucił. No ale wychodzi na to, że on chyba długo już nie pożyje. Cholera. Najgorsze jest to, że właśnie każdy z nich sobie odpali ten berserkerski atak. To się mogło bardzo dla mnie źle skończyć, niestety. Szczerząc, wolę unikać niż odbijać ich ciosy. Póki co. Ojojojoj. A dobra. Nie. Myślałem, że będą ciężsi. I zadadzą mi masę obrażeń tym atakiem, a tej... Nie ma aż tak źle. Muszę przyznać. Liczyłem, że będzie naprawdę gorzej. Może tak powiem. Wow. Walony mi przywalił. A on ma w ogóle młoty, co jest ciekawe. Dobra, wyleczmy się troszkę. Dobijmy go. Okej, dobity. A co z tym jego dowódcą, którego miałem zabić? Nadal gdzieś tu jest, okej. A już chyba oberwał. Nie, po prostu się wycofał trochę. O fuck. Dobra. Wow. Okej, to było. Muszę przyznać, że to była piękna kombinacja z mojej strony. Odbić ciosu, bo chyba odbiłem 6 ciosów łącznie. 4 od jednego i 2 od drugiego. Gdzie ten nasz cel? Tam? Tak jest. Nie wiem, kim jest ten wojownik, ale trzeba go dobić. Więc to też robimy. Mogę go już... O właśnie. Dokończyć. Dziękuję, gro. Interesujący, bardzo interesujący fragment, w sensie... Ciekawy sposób zrobiony, ale zobaczcie, jak to dobicie wygląda, no... Śmiesznie.
Regret the choices that led you here in the afterlife. Jakby chociaż jeszcze, nie wiem, rzeczywiście wiecie, ubili go, ubił go, wiecie, tym ostrzem czy cokolwiek, tak? Tak samo tego wilka, ale tak to... Pff, idiotyczne. Dobra, zabijmy tego gościa. Tutaj uwolnimy jakiegoś chyba, nie wiem... Normana, Norda, ktokolwiek to jest. Jak się akurat tutaj trafił, to why not? Czy coś mi... Nie wiem, dlaczego mówi po hiszpańsku, ale nie ma to znaczenia. Mam nadzieję, że przeżyje. I sobie gdzieś tam ucieknie. Dobrze. No i co, moi drodzy? I lecimy do misji. Nie, naprawdę myślałem, że to będzie trudniejsze czy coś. Jak to są te opale i tak dalej. A tu się okazuje, że no... W porządku w sumie. Po prostu, znaczy... Wiecie, też nie narzekam, że o, słabe wyzwanie, absolutnie. Ale... Po prostu, no nie jest to coś, czego bym się spodziewał. Myślałem, że będzie... Będzie to po prostu, wiecie, jakieś wymagające, bo o, to jest ten... trudny czarny rynek, gdzie trzeba oczywiście robić jakieś takie specjalne zadania, żeby zdobywać te waluty, a tu się okazuje, że one są po prostu zwykłą walką, za którą dostaniemy jeszcze troszkę expa. Niemniej, jesteśmy w Elvenham w końcu. Że ja je nazywam Elvenham. I cóż, idźmy do chaty, weźmy udział w uczcie i zobaczmy, co ten nasz król, teoretyczny król, bo jeszcze on nie jest królem, tutaj zrobi. Czy może jakoś się dobrze popisze, czy my, to my będziemy musieli za niego mówić, bo też jest taka opcja. Ale uważam, że się nie nadaje na króla, osobiście. To our guests of honor, Brothir and Brodir, and to my lovely bride-to-be, Valdis. You get to plow our sister because Halfdan commands it, but you won't drag us into bed with you, you hear? Brodir, the last Saxon king we backed wasn't half as mushy as you, and we lost 150 men protecting his maggoty arse. Brodir. If you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home. I won't be insulted here. Is that why you've come? To back this thane who smells of goat shit and cheap pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I bore you, Wolfkist? I'm here to protect my clan. If that means helping your king secure his throne, well, so be it. You'd be safer crowning the throne. It's made of less wood than this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Ruud's clan. Between the pair of you, I can't see a single nugget. Oj, podoba mi się to, co mówi. Or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Please stop this. You heard me. Podoba mi się to. Podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Eivor jest tak cholernym dupkiem, ale tak go lubię przez to. Limp, weak, soft. Oj, tutaj mi się oberwało głupio. Właśnie użył ataku runicznego. Znaczy ja to nazywam atakiem runicznym, tak? To jest ten po prostu atak, w którym widać właśnie ten taką runę nad nim. Wow, próbował z wyskoku, ale chyba mu to niewiele dało. Spróbujmy tego gościa dobić. Tego brodera, znaczy brother to jest po prostu. Co to jest śmieszne, bo tak, bo to jest jako hehe, dosłownie brat. Wiecie, co się przydało? Jednego z nich po prostu wrzucić do tego ognia. To by im dało piękną nauczkę na przyszłość, chociaż z drugiej strony boję się, że to mogłoby trochę źle być odebrane przez ich siostrę, jakbym tak jednego z nich poparzył na stałe, tak? A oni mi nawet krzywdy nie robią, zauważcie. To jest tak proste. No, może i nie. Ale... Eivor, jak widać, całkiem... Tak mi sobie tej radzi. Wybaczcie, ja tam się chyba troszkę się tam zawiesiłem i przez to... Przez to nie za bardzo mogłem odbić ich ataki. O, wow. Dobra, dobij go już, Eivor. Chociaż jednego. Może jednak nie. Ale jak mają te ataki pieprzone runiczne, to mnie niestety nimi trafią tak czy tak, więc nie ma opcji na to, aby się takiego ataku obronić.
Czekajcie, dwóch na jednego to nie jest najlepsza zabawa, muszę przyznać. Kurde, chciałem jego brata walnąć, a nie jego. I znowu cholera to samo. Chodź tutaj. Odbity. Tego gościa chciałbym załatwić najpierw. O, dobra, on już leży. I teraz ten, chodź tu. O, pięknie w twarz. O, można mu było w sumie przywalić tym ciężkim ciosem. No i właśnie, ten runiczny znowu. I dobra, wie co, wyleczy się. To się bardzo nieciekawie. No właśnie, cholera i... Najgorsze jest to, że od tego runicznego się nie da uciec po prostu. W sensie, nie wiem czy... Może to ja nie umiem, ale... Szczerze? Jak jestem tak blisko do niego, to on mnie niestety łapie za każdym razem, pojedynczym. Okej? Okay? Nie każdy też cios jest inicjowany tym błyskiem takim lekkim. All of you! That's enough fun for tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia is in the state it is. You are weak, sheepherder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Ta babka też nie jest chyba zadowolona z tego, że jej powiem braci. I think I prefer dream nonsense to these alehouse brawls. What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. And will I see you in the morning? We have much to discuss, I think. I will find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much I promise. Najpierw musisz ty gość stać się silniejszy, no bo bądźmy szczerzy, ja cały czas uważam, że ten gość jest za słaby na króla. W sensie nie potrafi, że ma dobre dążenia, a nie potrafi rządzić, nie potrafi umiejętnie podejść do tych ludzi. Patrząc na ich charakterze, brakuje mu rzeczywiście trochę tej surowości. Tej władczości w sumie. Ja nie mówię, że nie powinien słuchać ludzi, absolutnie. O, praktycznie dwa poziomy podskoczyliśmy, ładnie. A po prostu jego podejście jest... No jest takie, że on by sobie z nimi nie dał rady, tak jakby go zaatakowali. Tamto on by był za przeproszeniem w dupie. Jakby go ci ludzie zaatakowali, ci bracia tej dziewczyny. No. O, jeszcze zadowolona jednak jest, czyli ona się nas tutaj nie obraziła, tylko wręcz przeciwnie. Wręcz się cieszę, że jej chyba potłukliśmy braci. Natomiast tutaj mamy trochę materiałów budowlanych, wiecie co, chyba trzeba będzie troszkę po tych miejscach też poskakać jednak za tymi materiałami, ale to może jak będziemy mieli akurat okazję, czy też czas, gdzieś tam będziemy przeszukiwali te osady. Ją też zrobimy, ale może tak, jeszcze powiem inaczej. Zróbmy to teraz. Przeszukajmy jeszcze te dwa miejsca tutaj w Elmenham. Czy w Emenham, jak to woli. Jak je przeszukamy, to wybierzemy się do misji głównej, chociaż jeszcze pogadamy w tej misji głównej, co się tam dzieje i potem zobaczymy. A jeszcze pogadamy z tą panią. Oswald's powerful bride to be. Baldus. I'm not his. This marriage is to be an alliance. Nothing more. Besides, the man can barely carry a sword or speak with conviction. Aż ja go cenię, kocha. Oswald is many things, but a gifted leader, he is not. Still, of everyone I've met here, he is the only one willing to be responsible for the place. I will leave you to your day. You can find Oswald by the docks. Watching the river calms him, apparently. No szkoda. Ale ja mówię, no gościowi brakuje tego. On musi... Tak samo jak... Wybacz, no to są takie czasy, gdzie po prostu gość musiał po prostu być taki, a nie inny. Ja nie mówię, że teraz, nie wiem, ktoś musi być cały czas taki męski, musi pobić wszystkich, tak? Ale jako władca gość musi umieć się odgryźć, musi potrafić... Czekajcie, gdzie jestem w ogóle na mapie? Czy ja jestem już w tym miejscu? Tak, tutaj gdzieś powinien być ten drugi skarb. No moment, a tam jest u góry, już go widzę. Tutaj gość musiał umieć się odgryźć. Ja nie twierdzę, że teraz tak musi, mężczyzna musi być o taki, a nie inny. Ale jemu brakuje władczości, jemu brakuje umiejętności odgryzienia się, jemu brakuje udowodnienia, brakuje mu takiego poczucia... Zamiast, wiecie, ja też bym podchodził do tego dyplomatycznie, ale w momencie, kiedy gość byłby wobec mnie agresywny, uważam, że też musiałbym w pewnym momencie, na przykład, wiecie, stanąć w swojej obronie, czy w czyjejś obronie.
I on jako władca też musi to udowodnić, że nie może być pamiętany przez byle kogo. Warto wysłuchać, ale trzeba też postawić na swoim. Trzeba być, nie wiem, myślę, że tutaj nie do końca może asertywność jest najlepszym słowem, ale właśnie takie podejście bardziej, umiejętność powiedzenia właśnie nie, umiejętność postawienia się przeciwko komuś, kto nas wyśmiewa i tak dalej. Nie na zasadzie płaczącego dziecka, na zasadzie pokazania, że jest się lepszym, że jest się w stanie po prostu z tym coś zrobić. Wiesz, tutaj potrzebuję ewidentnie tego. Jakiegoś. Wiecie, co to jest za paczka w ogóle? A, w sumie wiecie, co mam pomysł, jak co z tą paczką zrobić? Wiesz, nie, to chyba nie zadziała tak. Jakbym tutaj podpalił tę paczkę, co? Chyba nic nie da. Jeszcze raz? Nie. Nie wiem po co jest. W sumie te paczki nie wiem po co one są. Co się da z nimi zrobić, jeśli w ogóle coś. Natomiast ja szukam tego do. Tego śmiesznego dziadostwa, które nam pozwala na to, aby. Tego płonącego oleju może. O, tak, to jest to słowo, którego szukałem. Szukam płonącego oleju, żeby móc wysadzić tamto miejsce, bo nie widzę nigdzie indziej możliwości takiej. Niemniej wracając, w momencie, kiedy ktoś nas wyśmiewa, nie powinniśmy tego podchodzić jako małe dziecko, które się obraża i płacze. Nie twierdzę, że trzeba od razu wychodzić z agresją, natomiast powinniśmy być w stanie udowodnić, że jesteśmy lepsi od tej osoby, jednocześnie wykazując się przy tym inteligencją, a nie brutalną siłą. Wiesz, no w tych czasach wikingów może właśnie to było potrzebne, natomiast no, on nie posiadał tej cechy, on jest tutaj w tej grze, pokazany jako taki raczej przestraszony, cały czas przestraszony człowiek. Przestraszony bez jakiegoś takiego. Nie wiem jak to nazwać, no bez. Wiecie, jeszcze raz spróbujmy teraz, może to działa? Nie. Przecież nie wiem jak mam to wysadzić, bo nie mam tutaj nigdzie możliwości ani rzucenia niczego, ani nic. A tam jest ten skarb ewidentnie, no. Nie wiem jak to mam wysadzić, po prostu nie mam czegoś, co mogłoby to wysadzić, tak? I to jest mój problem. Niemniej, nadal uważam, że po prostu brakuje mu tych cech przywódczych, władczych, które by go postawiły jako dobrego króla i on się musi tego nauczyć. No bądźmy szczerzy, on się musi tego nauczyć. O, proszę bardzo, bardzo ładne strzały mi się w końcu uzupełniły. To jest to, o czym mówiłem, tak? Że tamtej babce sprzedałem strzały i zaraz sobie i tak znajdę nowe. I tak też się stało. Ale muszę posiąść jakąś umiejętność przede wszystkim na razie. Muszę posiąść umiejętność. Jak się nazywa? Tworzenia wybuchowy strzały. Ile jest coś takiego w ogóle? Nie trzeba sobie potem spojrzeć w drzewku. Tym teoretycznie zbugowanym. Ja to nazywam oczywiście drzewkiem zbugowanym, ale on absolutnie nie jest pewnie zbugowany. Pewnie to był zamysł Yubi. Lecz moim zdaniem to jest zbytnie uproszczenie. To już jest takie przesadne wręcz uproszczenie. Czekajcie, gdzie on jest? Cholerka, bo go teraz znaleźć nie mogę. Czekajcie, on jest teoretycznie teraz gdzieś za mną. Jakbym się tutaj obrócił. Gdzie tu jesteś, panie kolego? Gdzieś tutaj przy tym pomoście? Czy to jest on? A tu jest on. Czy on przerzuca siano? Ah, good morning. Upright and early. Co on tu robi? Jako król przerzuca siano? You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed. I find a solitary comfort in my menial labors. Not something a king should admit to, I suppose. Ja trzeba przyznać, że się bardziej zachowuje trochę jak chłop, czy jakiś taki. No, plebs to nie jest dobre słowo, ale wiecie o co chodzi. Ta najniższa klasa społeczna. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter lay unresolved. Oh, it was a petty row with henhouse wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. Nie można też dawać się cały czas wyśmiewać i zaraz do tego przejdę. I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time to suffer fools. They betrayed your hospitality, Oswald. Where I'm from, that's a grave insult. Well, well, here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnair. I know I failed to impress at dinner yester-eve, but fear not, the Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone.
If Lord Halfdan were here, he'd squeeze ale from a stone. Aha, pyskówki. Najlepsze. Pinner, my dranger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting, here's Finnir the hound. He has bark, but no bite. Just a puppy I've found. Michał, czekaj na rym od niego. What just happened? That is flighting, Oswald. Using rhyme and rhythm to lay a man flat. Try it. Match his verse. There's no man you can lead, you dunce of the thirds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad. Not bad. Myślę, że chyba... Przepraszam, to będzie głupie, ale wydaje mi się, że to będzie najbardziej pasujące do wikinga takiego. Może nie do króla, ale do wikinga... Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You? Not even a breeze. But the winds that you sail... Blow between both your knees. Blow between both your... Oh, you mean farting? He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. Nie gramy jakby w taką typową pyskówkę, tylko po prostu dajemy mu rady. Where the winters are season. But you're foul. You're a blister. You're a plague-ridden lesion. Oh, yes, that's very good. Plague-ridden lesion. No, szkoda tylko, że Eivor musi to wszystko kończyć, tak? Trzeba nauczyć króla troszkę charyzmy, bo jakby na to nie spojrzeć, pamiętajcie, że pyskówki dają nam charyzmę w grze, więc jest to w pewien sposób powiązane z tym, co powiedział tutaj ten namiestnik, że królowi brakuje charyzmy. I wydaje mi się, że tą pyskówką on pokaże w pewien sposób inteligencję, kunszt, znajomość języka, a jednocześnie w sposób dosyć inteligentny obśmieje przeciwnika. Właśnie mi wyszedł rym totalnie przypadkowo, ja przepraszam, ale... Teraz mi się morda cieszę, bo to było tak głupio pasujące. No, nieważne, okej. Okay. He's got the wit of a boar, so when he insults you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your... Head's made of wood. Wood! Head's made of wood! Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. O, proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze trochę tego więcej. Pojeździ po jego matce. Nie muszę wyszyć jego kusy wzrost. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobre. Go on, give some back about his height this time. You claim you're a Dane, but your bloodline is stained. A wee dwarf must have ravished your mum in the rain. O, to było dobre. To było mocne. To było mocne. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. But how long will that silver tongue hold up against an iron axe? Let's find out, Finnir. I challenge you to a home gang. You don't mean that, Oswald. That's a fight to settle disputes, no? A home gang. A fight to the death, yes. Let's talk it out then. No, chyba nie wiedział, że to jest home gang i chciał go. The challenge has been made. But a fight against Finnir wouldn't be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I shouldn't be seen killing a Saxon in the streets of Elmenham. There's a nice islet down river, near Seahenge. The water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not be kingly. Oj, ciekawie się tutaj zaczęło robić. Dobra, trzeba będzie pogadać z tym gościem, To jest kawał drogi stąd. Dobra, jeszcze pogadajmy szybko z królem naszym. Are you ready for the home gang? I hope so. I just need to prepare. I'll meet you at the islet. Ja liczyłem, że tutaj będzie jakieś jeszcze pyskówka dalej, a to się rzeczywiście zaczęło. O Jezus Maria, co ten gość narobił? On... Tak to jest, jak król nie wie w ogóle o... Co jest z nami paradoksem, tak? Gość
chce być królem Normanów i nie wie za dużo o ich kulturze. To jest problem, to jest duży problem, bo w tym momencie zobacz, co on zrobił. On wyzwał kogoś na pojedynek na śmierć i życie i to się bardzo źle skończy. Bardzo źle skończy. I ja naprawdę nadal nie jestem fanem tego, co on tej robi. A w ogóle i tak tam musieliśmy iść, więc przeniosę się tam szybko do portu. W następnym odcinku oczywiście już będziemy mieli dalszą część tej fabuły. Będziemy dalej rozwijali kwestię fabularną tego miejsca. Bo póki co widzicie, jesteśmy na tym terenie, który już znamy, więc nie widzę problemu, żeby to kontynuować. Natomiast to już będzie dopiero w kolejnym odcinku, ale chciałbym jeszcze powiedzieć tyle, że podoba mi się, tak jak mówię, ta kwestia pyskówki. To jest świetny sposób, żeby inteligentnie obrazić przeciwnika, a zarazem zrobić to, no trochę go wyśmiać, to prawda. A zarazem, wiecie, nie odpowiedzieć taką agresją bezpośrednią, tylko... tylko obelgę połączyć, w sensie, wiecie, odbicie obelgi, co nadal jest agresją, ale chodzi o takie... Chodzi o pokazanie takiej pewnego rodzaju wyższości. Uważam, że to jest w porządku, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, żeby po prostu, no jeśli ktoś po prostu nie da sobie przekazać, nie da sobie wbić do łba, że hej gościu, coś jest nie tak, tak? Porozmawiamy o tym, jeśli coś ci nie podoba, tylko będzie nas dalej obrażał. Uważam, że takie pokazanie wyższości jest dobre z perspektywy podejścia do ludzi, z perspektywy tego, kto za nami pójdzie. Czy jest dobre moralnie? No nie, jak każde obrażanie kogokolwiek bez jakiegoś sensownego argumentu. Znaczy, zresztą obrażenie ogółem, bez, nie wiem, czy jest uargumentowane, czy nie jest, jest troszkę nie w porządku. Natomiast no, jeśli nie ma innej opcji i rzeczywiście trzeba to w ten sposób robić, no to róbmy to chociaż inteligentnie, tak? Żeby pokazać pewnego rodzaju, tak jak mówię, wyższość. Uważam, że ignorowanie czy odpowiadanie agresją na agresję taką bezpośrednią jest po prostu złym pomysłem. Już nie mówiąc szczególnie o agresji fizycznej, tak? Kiedy na przykład, nie wiem, ktoś... Okej, okay, jest różnica, jeśli musimy się bronić i tak dalej, ale... Wiecie, co mam na myśli chyba. Dobra, bo ja tutaj gadam, a z wami się trzeba już żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. Staram się tego typu rzeczy zostawiać na koniec, ale widzicie, to też jest temat na tyle szeroki, że nie mogę tego ująć w krótkim spektrum 2 czy 5 minut. To się nadaje na cały film kilkunastominutowy prawdopodobnie. Więc ja staram się to w bardzo wąskim spektrum pokazać, w bardzo ściśnionym, zamkniętym, hermetycznym takim opakowaniu. Z wieloma niedopowiedzeniami, ale pamiętajcie o tym, że to są tylko rzeczy, które mówię podczas odcinka, natomiast ogół, jakby dyskusja na ten temat mogła być zupełnie innym filmem. Tyle, że nie mam też czasu, żeby to nagrywać, ani nie mam też osób, z którymi mógłbym na ten temat dyskutować, ani robić podcastu, więc... Poza tym uważam, że też potrzeba by było tej troszkę researchu i jakiejś znajomości, nie wiem, psychologii, socjologii i tego typu rzeczy. No i zdecydowanie większej wiedzy językowej. Tak więc niemniej, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, do następnego i na razie.